Witam wszystkich, dzisiaj omówimy sobie kwestię kryształu przygody w Minecrafcie Earth. Czym są i jak je zdobyć? Otóż twórcy wprowadzili tymczasową zmianę z powodów pewnego problemu globalnego. Otóż wcześniej, żeby dostać się do przygody, trzeba było pójść w realnym świecie do konkretnego miejsca. Te miejsca były rozsiane po całym świecie. Jednak teraz tych miejsc nie ma, a są kryształy przygody. Jak je zdobyć? Otóż jednym ze sposobów jest codzienne wchodzenia. Codziennie dostajemy jeden taki najsłabszy kryształ. Jest 5 kryształów. Jest mały, średni, duży, wielki i ogromny. Z czego te 2 ostatnie jeszcze nie są w grze. Więc to jest jeden sposób na zdobycie tego najsłabszego. Jeszcze można te skrzynek zdobyć, tych co klikacie na mapie, jednak to jest dosyć rzadkie. Zdarzyło mi się tylko raz ten zdobyłem i był to najsłabszy, więc jeżeli chcecie zdobywać tym sposobem, to wchodźcie sobie do gry co jakieś 15 minut i zbierajcie skrzynki, które macie w zasięgu. Jest jeszcze trzeci sposób. W każdej przygodzie jest taka skrzyneczka gdzieś ukryta. Dosyć nietrudno ją znaleźć, bo emituje takie białe partikle przenikające przez bloki. Co w niej jest? Kryształ. Właśnie kryształ przygody tej samej wielkości, a czasami, bardzo rzadko, ale czasami większej. Czyli po prostu, jeżeli chcecie zdobyć lepsze, to musicie wiele, wiele razy powtarzać to, co już macie. A to jest naprawdę rzadkie, żeby zdobyć średni kryształ zajęło mi godzinę. Zużyłem przy tym pół diamentowego kilofa, więc tak naprawdę no trudno dostać bardzo te lepsze kryształy. No więc tak, po prostu speedrunujcie przez najlepsze przygody, jakie macie, najlepsze kryształy, jeżeli oczywiście macie odpowiedni ekwipunek i umiejętności, żeby dać sobie radę tam na tych przygodach lepszych. Oraz jeżeli nie możecie grać w przygody, no to po prostu wchodźcie sobie co te 15 minut, zbierajcie skrzynki. I czy jest to pozytywna zmiana? Dla początkowych graczy, początkujących, jest to pozytywna zmiana jak najbardziej, ponieważ nie ma możliwości, żeby dostali jakąś trudną przygodę, w której nie dadzą sobie rady. Zawsze będzie ten ich najniższy poziom trudności. Jednak dla lepszych graczy, takich jak ja, którzy już mają diamenty, to jest bardzo zła zmiana. Ja, tak jak mówiłem, zużyłem pół diamentowego kilofa. A wiecie, ile diamentów znalazłem? Zero. Zdobyć te lepsze kryształy jest naprawdę trudno. Tylko raz zdobyłem ten średni kryształ i przy trzeciej przygodzie, którą z niego miałem, dostałem taką przygodę, w której przekopałem absolutnie wszystko. Znaczy prawie wszystko, ale w ten sposób, że nic by się przede mną nie schowało. Szczególnie skrzynka emitująca partikle. I nie znalazłem tej skrzynki, więc może jednak jest jakaś możliwość, jest jakieś prawdopodobieństwo małe, żeby tej skrzynki nie było, albo stało się coś, co po prostu sprawiło, że ta skrzynka zniknęła. Ale przypominam, że to jest tylko tymczasowa zmiana, jeżeli kiedy wszystko się ustabilizuje już na świecie, to i będzie można wychodzić na dwór, to wtedy znowu przywrócą stare tryby przygody, stary system. Na stronie Minecraft Earth pisze, że te skrzynki dostaje się na koniec przygody. Jednak chodziło im właśnie o to, że ta skrzynka jest gdzieś schowana w podziemiach. Ja raz spróbowałem poczekać 10 minut do końca przygody i nie dostałem nic dodatkowego. Jeżeli zespawnujecie jedną przygodę, to nie musicie czekać, aż się ona skończy, nie musicie czekać, aż się usunie, żeby stworzyć nową. Po prostu od razu możecie stworzyć nową. On wtedy was spyta, czy na pewno, wtedy usuniecie swoją starą i nie będzie można już do niej wrócić. No to wtedy klikacie, że tak i gracie nową po prostu. No, także w sumie tyle. Wszystko omówione. Wiecie jak zdobywać, wiecie po co są. Mam nadzieję, że materiał wam się przydał. Do zobaczenia i cześć.